For me it's a privilege being in this place with you. Przywilej jest to dla mnie, by być z wami tutaj. And I am happy for what Holy Spirit has to tell to us in this day. I cieszę się, że Duch Święty będzie do nas dzisiaj przemawiał. Because He really wants to transform our lives. Bo on naprawdę chce przemienić nasze życie. He really wants to do something supernatural in us. Chce zrobić coś ponadnaturalnego w nas. Amen. Amen. How many of you wants a revival in your life? Jak wielu z was chce przebudzenia w swoim życiu? Amen. Amen. And the way to find, to go and to experience revival in your life. I sposób, w jaki możesz znaleźć przebudzenie i doświadczyć go w swoim życiu. The beginning, the key of a revival in our life. To klucz do tego przebudzenia w naszym życiu. Is renewing of our mind. To jest odnawianie umysłu. If you don't renew, don't allow Holy Spirit to renew your mind, you will not experience a revival in your life. Jeśli nie pozwolisz Duchowi Świętemu odnawiać twój umysł, nie doświadczysz przebudzenia w swoim życiu. Is when your mind change, your mind change, when your way to think is transformed, is shifted to different. Twój umysł, twój sposób rozumowania i myślenia przemienia się w Duchu Świętym. There is not possibility to see a revival in our country, in Poland, if you and me, we don't have revival in our lives. Nie ma szans na to, byśmy doświadczyli przebudzenia w Polsce, jeżeli nie ma tego przebudzenia w nas. Because revival is not just thousands of people filling a stadium and shouting because of Jesus. Wiecie, bo przebudzeniem nie jest coś takiego, że 1000 osób wypełni stadion i będzie krzyczało dla Jezusa. It is not just that. To nie tylko to. Is when your life is experiencing a revival. Ale to też to, kiedy twoje życie doświadcza przebudzenia. And you cannot experience a revival if you don't have a renovation, a transformation in your mind. I nie możesz doświadczyć tego przebudzenia, jeżeli nie ma przemiany twojego umysłu. And you know this about renovation of our minds is the biggest miracle that can take place in our lives. I ta rzecz z przemianą umysłu to jest tak naprawdę największy cud, jaki się może zdarzyć w naszym życiu. Because you will say, yeah, I would like to experience a financial miracle. Bo powiesz sobie, tak, ja bym chciał doświadczyć finansowego cudu. Or a healing in my life. Albo chcę doświadczyć uzdrowienia w moim życiu. But you know, God can heal you, but if you don't take out sickness from your mind, you probably will come back to the sickness. Bo wiecie, Bóg może cię uzdrowić, ale jeżeli no, nie wyplenisz wręcz tej choroby z umysłu swojego, ta choroba może znowu się pojawić w twoim życiu. Because the purpose is not to change the situation. The purpose is change your mind, your heart. Bo celem nie jest to, by zmienić samą sytuację, ale celem jest to, by zmienić twój umysł i twoje serce. Probably you are asking, yes, I need so much a financial miracle in my life. I może też tu powiesz, wiesz co, tak, ja tak bardzo potrzebuję finansowego cudu w moim życiu. And even if to you is given certain account of money and you have, and later you see that this flies, you couldn't know, you don't know where it is. Nawet gdyby dano ci pewną sumę, to i tak pewnie za jakiś czas okazałoby się, że ona by gdzieś po prostu uleciała i by się pytał, gdzie ona jest. Because poverty is not a situation. Bo bieda nie jest sytuacją. It's a station in your mind. Ale jest to stanem umysłu. You are poor because you think as a poor. Jesteś ubogi, bo jak ubogi sobie myślisz. Because you always, when you go to pray, you don't say, thank you God for your provision. God, please, if you can give me. Bo kiedy nie idziesz do Boga, nie modlisz się w taki sposób, Boże, dziękuję Ci za Twoje zaopatrzenie, ale modlisz się, Boże, jeśli byś mógł mi coś dać. And you are begging something that already God was, He gave to you. I żebrzesz o coś, o co tak naprawdę Bóg tobie już dał. It was a study that they gave to 5 millionaires. They took all their money and they made homeless of them. Wiecie, było taki eksperyment przeprowadzony, gdzie wzięto 5 milionerów, zabrano im wszystko to, co mają i uczyniono z nich bezdomnych. And also to 5 homeless they gave a lot of money. A z kolei 5 bezdomnym wręczono mnóstwo
pieniędzy. Through some for a season. So after this, they check how it was going, everything. They were analyzing their lives. I przez jakiś czas tak po prostu oni sobie żyli w ten sposób i po jakimś czasie właśnie przeanalizowano, jak te rzeczy u nich się mają. And what it happened that the rich people, these millionaires that became homeless, they again was millionaires. They already rise again money. I wiecie, i stało się tak, że ci milionerzy, którzy stali się bezdomni, znowu stali się milionerami, bo byli w stanie te pieniądze jakoś wzbudzić w swoim życiu. They couldn't go to their last contacts. They couldn't do the same work or job or business that they were doing before. They had to rise from zero everything. Ale nie mogli polegać już na kontaktach swoich, na jakichś tam sposobach, które działali wcześniej. Musieli zaczynać od zera. And they rise again. I powstali znowu. And many of these homeless, a wielu z tych bezdomnych, they again came back to poverty. Oni z powrotem powrócili do ubóstwa. Even I hear that it was like one of them that also wanted to commit suicide. A tak naprawdę słyszałem, że jeden z tych bezdomnych chciał popełnić samobójstwo. Why? Dlaczego? Because it is not a situation just that you experience. Tu nie chodzi o tę sytuację, której doświadczasz. In the Bible said that in this life we will experience afflictions. Wiecie, w Biblii jest napisane, że w życiu doświadczymy utrapień. But God wants to renovate, to change the way we think. Ale Bóg chce odmienić, zmienić sposób, w jaki myślimy. And in the Bible, I love how God likes to change the mind of people who want and are willing to the transformation of Holy Spirit in their lives. I lubię w życiu obserwować historię, kiedy Bóg tak bardzo chce przemieniać umysł ludzi, którzy chcą dopuścić właśnie Ducha Świętego, by to On przemieniał ich umysł. Do you remember Moses? Przypominacie sobie historię Mojżesza? He grew up in Egypt. Wychował się w Egipcie. Later he killed an Egyptian. Później zabił Egipcjanina. He had to escape. Musiał uciekać. 40 years in the desert. Przez lata na pustyni. He had his wife, but he was a pastor of sheep. Potem spotkał swoją żonę, stał się pasterzem owiec. And one day God appeared to him in a burning bush. I pewnego dnia pojawia się przed nim Bóg w płonącym krzewie. And say to him, Moses, go and deliver my people. I mówi do niego, idź Mojżeszu, uwolnij mój naród. But who I am? Ale kim ja jestem? I even can't speak. Ja nie umiem nawet przemawiać. Can you imagine? He even was this kind of people, I don't know the word in English, that cannot speak good and is not like given easily to speak. Wiecie, czy możecie sobie to wyobrazić, że to był człowiek, który właśnie nawet no, nie umiał się zbyt dobrze wysławiać? And really, if I will be in the position of God, I will choose someone indifferent, like at least that will be something that will be fluent, you know. Wiecie, gdybym była Panem Bogiem, to pewnie wybrałabym kogoś, kto przynajmniej jest płynny w mowie. But God chose Moses, this person who couldn't speak good. Ale Bóg właśnie wybrał tego to Mojżesza, który nie umiał dobrze mówić. And God said to him, go, I am sending you. I powiedział mu, idź, posyłam cię. And we know the story, but he went to Pharaoh. I znamy tę historię, jak przyszedł przed Faraona. And the first what happened is that he went and he said to Pharaoh, you have to deliver of people of Israel. I pamiętamy, jak to się tam wydarzyło, tak? I powiedział Faraonowi, musisz uwolnić lud Izraela. And Faraon said, but who is your God? Who is him? I don't know him. A Faraon zapytał się, ale kim jest twój Bóg? Ja go nie znam. Show me his miracle. Show me something. No, może mi coś pokażesz, jakieś jego cuda. So Moses took his staff and he threw it. No, więc tutaj bierze ten Mojżesz swoją laskę, rzuca ją na ziemię. And the same thing did the people of Pharaoh. Ale te same rzeczy byli w stanie uczynić ludzie Faraona. Can you imagine what happened in the mind of Moses? Czy możecie sobie teraz wyobrazić, co działo się w jego umyśle? What was going on? I imagine that when Moses was, because probably Moses thought, I am going in the name of God, so Pharaoh has to, in one moment, change the situation.
Pewnie on sobie myślał tak, no ja idę w imieniu Bożym, to pewnie Faraon w jednej chwili po prostu zmieni tę sytuację. Because for God is not, it was not impossible to just don't use the 10 plagues to Egypt. Bo przecież nie musiało być tak, że Bóg musiał użyć aż 10 plag na Egipt. But God has to use that way. No ale Bóg musiał tak działać. And I want to read what it says in Exodus 7:1. Przeczytajmy, co jest napisane w Księdze Wyjścia 7:1. It says, then the Lord said to Moses, pay close attention to this. I Pan powiedział do Mojżesza, oto ustanowiłem cię Bogiem dla Faraona. I will make you seem like God to Pharaoh. Ustanowiłem cię Bogiem dla Faraona. And your brother, a twój brat, Aaron will be your prophet. Aaron będzie twoim prorokiem. Think for a moment this. Przemyślmy to przez moment. I will make you seem like God to Pharaoh. Oto ustanowiłem cię Bogiem dla Faraona. What is God saying God in this verse? Co Bóg chce powiedzieć w tym wersecie? You don't have to go to Pharaoh and say, Pharaoh, please, proszę, daj my ludzi free. Wolność. Nie musisz zachowywać się w ten sposób i po prostu prosić Faraona, wypuść tych moich ludzi. You will go to Pharaoh as a God. Pójdziesz do tego Faraona jako Bóg. Commanding. Rozkazując. Saying what I already said to you. I będziesz mu mówił to, co już tobie powiedziałem. You know, will not go as a slave, that you cannot do nothing, that your tongue is not working. Nie pójdziesz tam jako taki po prostu niewolnik, który nic nie może zrobić, który jest wolnego języka. You will go to Pharaoh as a God, commanding what he has to do, and he will beg you. Ale to ty pójdziesz do Faraona jako Bóg, będziesz mu rozkazywał, co ma robić, i to on będzie cię błagał. And you see that later, Pharaoh was saying to Moses, please come and take out this plague. Please pray to your God and do that. We don't want to more these things. I faktycznie możemy zaobserwować to w piśmie, że Faraon w pewnej chwili przychodzi do Mojżesza i prosi go, weź, zabierz te plagi, żeby to się wszystko skończyło, zrób coś z tym. Because God many times will not change the situation because he really wants to change your heart, your set mind. Bo wiecie, tak wiele razy Bóg nie zmieni samej sytuacji. Bóg chce zmienić twój umysł, twój taki już ustanowiony na stałe umysł. Why? Dlaczego? Because if you remain in the same mindset, you will come back to the same situation. Bo jeżeli pozostaniesz w takim samym sposobie rozumowania, to po jakimś czasie powrócisz do tej samej sytuacji. And that, my dear friends, there is the biggest miracle that can happen to our lives. I to, moi drodzy przyjaciele, to jest największy cud, jaki może się zdarzyć w naszym życiu. The biggest miracle is when God starts renewing your mind, cleaning, washing your mind. Tym cudem jest właśnie to, że Bóg może odnawiać twój umysł, może go obmywać, oczyszczać. And I want that he will clean me and wash me every day. Ja chcę, by on mnie oczyszczał i obmywał codziennie. We need that. Potrzebujemy tego. Because the biggest breakthrough in our lives will be done when we understand that the revival has to start in our lives. Bo największym przełomem w naszym życiu będzie to, kiedy zrozumiemy, że przebudzenie zaczyna się w naszym życiu, w naszych sercach. Because many things, look how it everything starts. Bo patrzcie, jak wiele rzeczy się zaczyna. People always likes to put a seed in your mind. Ludzie lubią zasiać coś w twoim umyśle. He cannot make you do something. On nie może zmusić cię, żebyś coś zrobił. He will put a seed. Ale on zasieje coś. A lie. Kłamstwo. But you are who decides if watering it or not. Ale to ty jesteś tym, który zadecyduje, czy będziesz podlewał to ziarno, czy nie. You are who decides if you will remain in those thoughts. To ty decydujesz o tym, czy będziesz pozostawał w tych myślach. It's a seed. Bo to jest tylko ziarno. Small seed. Małe ziarenko. Sometimes a small thought. Mała myśl czasami. But if you give time thinking about that. Ale jeżeli będziesz poświęcał czas na to, by
o tym cały czas rozmyślać. So this will become a stronghold in your life. To stanie się warownią w twoim życiu. And that is what happened, for example, with homosexuality, lesbianism, and all of these things. I to jest to, co na przykład zdarza się w przypadku homoseksualizmu czy lesbijskich stosunków. I remember when I was around, I tell many times this story, around maybe 12 years old. Powiedziałem już tę historię wam pewnie wielokrotnie, ale kiedy miałem 12 lat. I remember that all the girls from my class, maybe I was not the beautiful girl in my class. Może nie byłam najpiękniejszą z dziewczyn w mojej klasie. And I was thinking, I am not too beautiful. Tak sobie rozmyślałam, no ja nie jestem zbyt piękna. She is so beautiful. Ta obok tutaj, o, ta jest taka piękna. What a beautiful hair. Jakie ma piękne włosy. What a beautiful face. Jaka piękna twarz. And I remember that even I was asking, stupid thought, asking God, God, if you just can change the color of my eyes. I pamiętam, może było to dość głupie, ale prosiłam Pana, jeśli byś mógł tylko zmienić kolor moich oczu. Teenager, but I was looking for acceptation, for feel accepted and to show that I am in a place. Wiecie, ja byłam dopiero nastolatką, ale już szukałam takiej akceptacji, by pokazać, że pasuję do tego miejsca. And I remember that one time in this age of teenager came to my mind a thought. Pamiętam właśnie w tym wieku nastoletnim przyszła mi pewna myśl. Oh, so maybe you like girls. O, a może więc lubisz dziewczyny? Because you are saying that the hair of that or the body of that is very nice. Bo tak sobie pomyślałaś, o, że włosy czy ciało tej obok tutaj są takie przyjemne. Small seed that people are using in this generation to destroy teenagers, how you don't have idea. Wiecie, nie mieści nam się to w głowie naprawdę, jak szatan chce rozwalić nastoletnie pokolenie przez takie małe ziarenka. I remember that Holy Spirit, I was a girl in from the 12 year old, I was guiding a group. Wiecie, ja już prowadziłam pewną grupę w kościele, mając 12 lat. And I was learned to study the word of God every day. I byłam nauczona tak, żeby studiować Pisma każdego dnia. I had my notebook and I was writing always what God was promising me and what God is command me to do. Zapisywałam wszystko to, co Bóg mi obiecywał i co rozkazywał, bym robiła w swoim notatniku. How I can apply that to my personal life. I pisałam, jak ja mogę to zaaplikować w moim osobistym życiu. And I believe that because I reminded in God's word, I was totally, that thoughts were break it totally in few hours, I think, in few days. I wierzyłam w to, że jeżeli pozostanę w tym słowie, to te wszystkie myśli zostaną złamane w przeciągu paru dni, czy paru godzin. But devil is putting a seed. Ale szatan sieje ziarno. You are the one who is watering that. Ale to ty jesteś tą osobą, która podlewa je. What you are allowing. Na co pozwalasz? And this is the base to the warfare. This is the beginning of the spiritual warfare. I to jest początek, to jest ta podstawa tej bitwy w duchu. The beginning of the spiritual warfare is renewing of our mind. Początek duchowej walki to jest odnawianie naszego umysłu. We were saying about Moses. Rozmawialiśmy przed chwilą o Mojżeszu. And I understand and I see that God what wanted to do in him is change totally his mind of a slaver. Ja to rozumiem w ten sposób, że Bóg chciał totalnie przemienić jego umysł niewolnika. He want to change the way that he was thinking. Chciał przemienić sposób, w jaki on po prostu myślał. And take out of this kind of like an atmosphere of a slaver. I Bóg tak jakby chciał przegonić tę atmosferę jego niewolnika w jego głowie. And like we read here, that I will make you seem like a God to Pharaoh. Tak jak właśnie przeczytaliśmy przed chwilą w Biblii, że oto ja ustanowiłem cię Bogiem dla Faraona. And the enemy is ready to attack us every time.
Wiecie, wróg jest gotowy na to, by nas atakować za każdym razem. He is not losing time. On nie traci czasu. He wants to see our lives destroyed. On chce widzieć, jak nasze życia są po prostu rozwalone. And we have to be aware of that. I musimy zdawać sobie z tego sprawę. We know that the all authority, Pastor Jacob yesterday was telling us that in Jesus we already have victory. I wczoraj słyszeliśmy, jak Pastor Jakub tutaj nam mówił, że w Jezusie mamy cały autorytet. And he already won the victory for us. Jezus już zwyciężył wszystko dla nas. And we have to remain, stand firm in what he already did for us. I my musimy naprawdę trzymać się tego mocno w tym, co on już dla nas zrobił. And I want to go with you through Ephesians 6:10. I dzisiaj chciałabym właśnie przejść z wami przez Efezjan 6. Verse 10. Zaczniemy od wersetu 10. And it says in conclusion, be strong in the Lord. I mamy tu napisane, w końcu umacniajcie się w Panu. And this word, be strong, it means draw your strength from Him and be empowered through your union with Him. I to słowo tutaj, umacniajcie, oznacza, żeby zaciągać tę siłę od Pana i być umocnionym w Nim. It says, be strong in the Lord. Jest nam napisane, umacniajcie się w Panu. And in His mighty power. I w potędze Jego mocy. His power doesn't have any limit. Bo Jego moc nie ma żadnych ograniczeń. And that is important to understand in our hearts that His power doesn't have any limit. I ważne jest to, byśmy zrozumieli w sercach naszych, że Jego moc nie ma ograniczeń. Another version it says, be supernaturally injected, infused with the strength through your life union with Jesus. W innej wersji Biblii z kolei jest napisane, bądźcie ponadnaturalnie przesiąknięci Jego mocą w Chrystusie. What it means about that? What this means? I o co chodzi w tym wersecie? It is saying that is our action, decisive action, action that we have to have as a believers to take the armor of God. Wiecie, chodzi o to, że wymaga to pewnego działania, by przywdzieć tę zbroję Bożą. Because God gave us everything to win the battle. Bo Bóg już wszystko nam dał, byśmy mogli zwyciężyć bitwy. Reality is that He already won the battle for us. A rzeczywistość jest taka, że On tak naprawdę już całą tę wojnę dla nas wygrał. We have to remain in what He did. Ale musimy pozostawać w tym, co zrobił dla nas. And it means this word about this word that is be strong in the Lord. It means that you have a supernatural power to overcome. I tak naprawdę w tym wyrażeniu umacniajcie się w Panu chodzi o to, że masz ponadnaturalne moce, by to overcome. By przezwyciężyć coś. In the verse 11. A w wersecie 11 z kolei put on the full armor of God. Mamy napisane, przywdziejcie pełną zbroję Bożą. For His presence are like the splendid armor. Abyście mogli ostać się wobec zasadzek diabła. Because the full armor of God, what if it is the armor of God? Bo czym jest ta pełna zbroja Boża? Is all of His precepts, all of His words, His presses, His promises. A, to są wszystkie Jego obietnice. The word that He gave you. Słowa, które wypowiedział, które nam dał. That will be a protection for you. Że On będzie ochroną dla nas. And it says that you may be able to stand up against the all the schemes. Jest tutaj napisane, żebyśmy przywdziali te zbroje, abyśmy mogli ostać się wobec zasadzek diabła. What are these schemes? I czym są te zasadzki? It's something that is planned, are strategies. To są takie wręcz z angielskiego schematy, planowane strategie. It's something that he already planned to do against us. To jest coś, co diabeł już zaplanował przeciwko nam, by tego dokonać. Because he really wants to destroy the people of God. Bo naprawdę chce zniszczyć Boży lud. When we are becoming Christians, kiedy stajemy się chrześcijanami, we think that already maybe everything is done. Jesus did everything on the cross. Myślimy sobie, okej, że wszystko już się wykonało. Jezus już wszystkiego dokonał na krzyżu. But it's often that the war is intensified in our lives. Ale prawda jest taka, że często ta
ta walka się wzmaga w naszym życiu. Because before we were walking in the same culture of this world, we were walking in the same rules of the devil. Bo wiecie, wcześniej pracowaliśmy, chodziliśmy tak naprawdę w kulturze tego świata, odgrywając role, które szatan nam dał. But when we decided to follow Jesus, ale kiedy zdecydowaliśmy, że pójdziemy za Jezusem, we changed totally the way. Całkowicie zmieniliśmy kierunek, w którym szliśmy. And now we are becoming danger for the enemy. I teraz staliśmy się niebezpieczeństwem dla wroga. So the enemy will do everything to stop your walk with God, that you will live a defeated life in Jesus. I wróg chce zrobić wszystko, by zatrzymać ten twój chód, to chodzenie w Panu, byś po prostu w Chrystusie nie zwyciężał. Why? Dlaczego tak jest? If Jesus already did everything. Jeżeli Jezus już wszystkiego dokonał, He wants that we will not experience the freedom of God. He wants that we will not experience. Ale on chce, żebyśmy doświadczyli wolności Bożej. He will do everything to destroy our lives. A szatan właśnie, on nie chce, byśmy doświadczyli wolności w Bogu i zrobi wszystko, żeby zniszczyć to nasze życie. And he will use everything. I on użyje wszystkiego. And I want to read what it says in this the same verse. It says, stand in your ground. Verse 11. I w wersecie 11 jest znowu napisane o przywdzianiu zbroi, abyśmy mogli ostać się. Standing is a military term to maintain your position. I ten wyraz użyty tutaj, ostać się, w oryginale to jest taki wyraz zaciągnięty z wojskowości, który oznacza jakby utrzymać pozycję. In what you are standing. I jakie ty pozycje utrzymujesz? Many times we are standing in our own works. Czasami tak naprawdę chcemy ostać się w naszych działaniach. In our own wisdom. W naszej mądrości. But we have to firmly stand in the grace of God, in His mercy, in His word. Ale musimy tak naprawdę stać i ostać się w miłosierdziu, w słowie Pana. We have to understand that this war is not to overcome by ourselves, but it is in the power of Holy Spirit. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że ta wojna nie zostanie wygrana naszą jakby mocą, ale przez moc Ducha Świętego. It's in His power. To jest w Jego mocy. And I want to read the verse 12 with you. Chcę przeczytać z wami teraz werset 12. It says, for we are not fighting against flesh and blood enemies. Jest napisane, że nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału. But against evil rulers and authorities of the unseen world. Ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata. Against mighty powers in this dark world. Przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. And against evil spirits in the heavenly places. Tak jest, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. So from against what is our fight. Czyli raz jeszcze, przeciwko czemu walczymy? Is against the enemy. Jest przeciwko wrogowi. Is against rulers and authorities. Przeciwko zwierzchnościom i władzą. And you know, the Bible is telling us that there is spirits that there are over countries. Wiecie, w Biblii jest napisane, że są pewne zwierzchności, duchy nad narodami. Also, many people of God, I remember Pastor Richard, he said to us one time that he was praying and God revealed that there was a very a very proud demon placed over Poland. Pamiętam, jak Pastor Richard raz głosił o tym, że miał takie objawienie, że widział nad Polską potężnego demona pełnego pychy. There is demons that are controlling, are bringing strongholds to regions. Musimy sobie zdać z tego sprawę, że są demony, które tak naprawdę utrzymują całe regiony w warowniach. There is many countries that they live in real poverty. Są przecież kraje, które naprawdę żyją w nędzy. There is many countries that there is high the percent of people who live in depression. Są kraje, w których mnóstwo ludzi żyje w depresji. It's because there is, like in the Bible said, there is authorities and rulers, evil rulers, that are over a region or over a city. Bo jest tutaj wspomniane znowu, że to są zwierzchności, władze
rządzące pewnymi obszarami. And I will say that even if it's about families. I powiem, że to też tyczy się rodzin. It is about people. Tyczy się też ludzi poszczególnych. It tries to rule and take the authority and control these people. Te zwierzchności próbują rządzić i kontrolować tych ludzi. Our fight is not against people, flesh and bones. Czyli tak naprawdę my nie toczymy walki przeciwko ludzkiemu ciału czy ludzkim kościom wręcz. Your fight is not against your husband or your wife. Walka, którą toczysz, nie toczysz jej przeciwko żonie swej czy mężowi. Is not against your boss of your employers. Czy przeciwko szefowi czy tym, którzy cię zatrudniają. It is against the devil. Ale to jest przeciwko diabłu. And you have to discern in the spirit the situation that you are living to know what is the truth of God for that situation. I musisz rozeznać w duchu sytuację, w której się znajdujesz, jaka jest prawda Boga dla tej sytuacji. And this is big topic about this. I believe that Pastor Jacob will speak about that also. Wiecie, jest to naprawdę duży temat i wierzę, że pastor Jakub jeszcze zagłębi się w niego. But we have to have discernment of the spirit. Ale musimy mieć rozeznanie w duchu. When one situation is coming to you, kiedy pojawia się u ciebie jakaś sytuacja, you have to discern. Musisz rozeznać. Holy Spirit, show me. Duchu Święty, pokaż mi. What is going on? Co się dzieje? I remember one woman from the church, she was having some problems in the work. Pamiętam, pewna kobieta w kościele miała jakieś tam problemy w pracy. And when we were talking, she was telling me, I know that this is something spiritual. Ja rozmawiałem z nią i ona mi mówi, wiesz co, ja wiem, że to jest coś w duchu, coś duchowego. Because there was people against her in the work and she felt kind of like a oppression over her. Bo tam jacyś ludzie w pracy wręcz sprzeniewierzyli się przeciwko niej, była jakaś opresja dookoła niej. And she understood it was, she had discernment of the spirit. I ona zrozumiała, ona miała to rozeznanie w duchu. That the fight is not to against their colleagues in the work. Że ta bitwa nie toczyła tam się przeciwko jej współpracownikom w pracy. It is in the spirit. Ale ona toczyła się w duchu. There is something going on in the spirit. Coś działo się w duchu. So that is what we need, discernment of the spirit of God in our lives. I dlatego też potrzebne jest nam rozeznanie Boga, Boże rozeznanie w naszym życiu. And when it's coming a situation, i kiedy pojawia się jakaś sytuacja, when it's coming a sickness, kiedy choroba się pojawia, when there is coming something that maybe we don't understand what is going on, albo może coś, czego nie rozumiemy, co się dzieje, but we know who is our God. No ale wiemy, kim jest nasz Bóg. And we will stand firm in His promises. I będziemy mocno stali w Jego obietnicach. I remember that when my mom, she had cancer. Pamiętam, kiedy moja mama zachorowała na raka. Her mom also, her mom died with cancer. My grandmother. Moja babcia tak naprawdę umarła na raka. And my mom had cancer. I moja mama zachorowała na raka. And it was, I felt that it was something that the devil wanted to put as a stronghold, something like over our lives, and I felt even over my family. I czułam tak jakby, że diabeł chce ustanowić pewną warownię w mojej rodzinie, nad naszym życiem. And I was crying for this situation. You know that when there is a sickness that you have thoughts that probably you will lose this close person that you this is in your family. I wiecie, ja naprawdę zmagałem się z tą sytuacją, no bo kiedy zdajesz sobie sprawę, że pojawia się jakaś choroba i że możesz stracić członka swojej rodziny. And I remember that I was crying to God. To pamiętam, jak płakałam przed Bogiem. And I was saying, God, why? But you, my parents serve you. I mówiłam, Boże, dlaczego? Przecież moi rodzice służą Tobie. My parents love you. Oni Cię kochają. Why is going on this? Dlaczego ma to miejsce? And I remember that reading the Bible, God gave me a word. I pamiętam, jak czytałam Słowo Boże i Bóg dał mi Słowo. This sickness is not for death. This sickness is to see the glory of God. Że ta choroba nie jest na śmierć, ale ta choroba jest na chwałę Bożą. And I took this word and I grabbed that word in my heart. I uchwyciłam się tego słowa i trzymałam je w swoim sercu. And never more I was praying, why God? Już nigdy nie modliłam się, dlaczego Boże? I was
saying thank you God because you already healed her. Ale modliłam się, dziękuję ci Panie, bo już ją uzdrowiłeś. Thank you God because she is healed. Dziękuję ci, bo ona już jest uzdrowiona. And I never more came to me this like sadness because I was almost, you know, like was a time that I was almost in depression thinking that I will lose my mom. I wiecie, tak jak wcześniej prawie byłam w depresji z powodu tych myśli, że może stracę swoją mamę, ten smutek już się nigdy nie pojawił potem. Crying, sad. A płakałam wcześniej, byłam smutna. But that is what the enemy want to do. No bo to jest to, co wróg chce zrobić. That the situation will control you. Żeby ta sytuacja przejęła kontrolę nad tobą. But we are called to go over situations. Ale my jesteśmy powołani, by przechodzić jakby nad tymi sytuacjami. To surf over the situations. Byśmy przechodzili nad nimi. And to overcome. I byśmy przezwyciężali. How? Not by our own strength. Jak? Nie własną siłą. But standing in the promise that God gave you. Ale stojąc w tej obietnicy, którą Bóg ci dał. God, you said. Bo Boże, ty powiedziałeś. That my mom will not die. Że moja mama nie umrze. That I will see your glory. Że ja zobaczę twoją chwałę. I will see your glory. Że zobaczę twoją chwałę. And thanks God, my mom now is totally healed. I dzięki Panu właśnie moja mama jest całkowicie uzdrowiona. Because God is when he says he is doing his promises. Bo Bóg mówi, że dotrzymuje swoich obietnic. But many times we look, God can take us of a like a sickness. Ale wielokrotnie jest tak, że tak, Pan może nas podźwignąć z choroby. But you can live all your life if you live all your life in the fear. Ale jeżeli cały czas żyjesz w strachu. I remember that my mom, she from the beginning she stand firm in the promise of God. Bo pamiętam jak moja mama naprawdę pochwyciła się mocno obietnicy Bożej. Of course that we cried everybody. Oczywiście, że płakaliśmy wszyscy. I remember that she was like sick for a long time and they didn't know what it is. I pamiętam, jak była wcześniej właśnie chora i nikt nie wiedział tak naprawdę, co jej jest. But the day when they gave the diagnostic to her. Ale kiedy postawiono diagnozę. They came to us, to my two sisters, and we and my dad came and told us that the situation. I zebraliśmy się wtedy, moje jeszcze dwie siostry i spotkaliśmy się z tatą i on wszystko nam opowiedział. And what my dad did, i to, co zrobił mój tata, he said, we will be in our knees. Uklękniemy teraz. We will take our hands. Złapiemy się za ręce. And we will be grateful with God. I będziemy wdzięczni Bogu. I think we were everybody, five of us, in our knees. I by cała nasza piątka była na kolanach. And we were saying, thank you, God. I mówiliśmy, dziękujemy ci Boże. You have the control. Bo to ty sprawujesz kontrolę. You can't imagine that moment. That moment was one of the most maybe crying days in my life. I możecie sobie wyobrazić, że to był chyba najbardziej taki płaczliwy dzień mojego życia. But my dad and my whole family we decide to stand firm in God's promise. Ale mój tato i cała nasza rodzina postanowiliśmy, że będziemy mocno stać w Bożej obietnicy. I'm believing in that. I będziemy wierzyć Bogu. Believing in that. Wierzyć Bogu. Because it is not matter if you just have the promise there. Bo wiecie, to nie chodzi o to tylko, że jest tam jakaś obietnica. Even you can confess and confess and confess. Możesz ją ogłaszać i ogłaszać i ogłaszać. But you have to possess that promise. Ale musisz wręcz posiąść tę obietnicę. You have to possess and make it yours. Musi ona się stać tobą, musisz ją posiąść. This is your word, God. To jest twoje słowo, Boże. You promised me that. Ty mi to obiecałeś. And I believe in a God who is a God of miracles. A ja wierzę w Boga, który jest Bogiem cudów. You say about that to you say that about me. To jest to, co powiedziałeś o mnie. You said that I am accepted. Powiedziałeś, że jestem zaakceptowana. I believe that word. Ja wierzę tym słowom. Whatever it is the situation that you are going through. Jakakolwiek byłaby to sytuacja, przez jaką przechodzisz. If you stand firm in God's word. Jeżeli mocno stoisz na słowie Bożym. You will be unmovable. Będziesz nie do poruszenia. You will experience big wins.
Będziesz doświadczał różnych wichur. And will be many things that will want to break your faith. I wiele rzeczy będzie chciało złamać twoją wiarę. But when your faith is in Jesus Christ and his promises and what he did on the cross. Ale jeżeli twoja wiara jest umiejscowiona w tym, kim jest Jezus i w tym, co zrobił na krzyżu. No matter what will come. Nieważne co nadejdzie. Will be a fight of faith. Będzie to walka wiary. But you will overcome. I ty przezwyciężysz. Amen. Amen. The enemy always wants to see us destroyed and he always tries to put a seed of lie. Wiecie, wróg zawsze chce widzieć nas jako tych upadłych, zniszczonych i zawsze chce zasiać ziarno. Look how he came to Eva. Patrzcie, jak podszedł Ewę. He don't say God is telling you a lie. Nie powiedział to w taki sposób, wiesz co, Bóg naopowiadał ci tam kłamstw. He was very cunning. On był taki bardzo podstępny. Really, God said that to you? Czy naprawdę Bóg wam to powiedział? Really? Naprawdę? And what was the reaction of Eva? A Ewa jak zareagowała? She said, yes, God said that to us. Powiedziała tak, tak nam Bóg powiedział. But later, she didn't remind more, one more time more God's word for her. Ale dalej już jakby nie pamiętała słów Boga dla niej. The same with Jesus. I tak samo było z Jezusem. The same when the devil was coming to tempt him. Kiedy szatan go kusił. So he was telling to him like clearly in his face. Jasno, prosto w twarz szatan mu mówił. But what was the answer? Ale jak Jezus odpowiadał? Standing firm in the promises of God. Odpowiadał w taki sposób, stojąc mocno na Bożych obietnicach. And recognizing who he is in him. I rozpoznawał to, kim Jezus jest w Bogu. If you are the son of God. Jeżeli jesteś Synem Bożym. And just in the verse before of Matthew 3, last verse, it says that the voice of God was saying, you are my beloved son. A przecież wcześniej w wersecie poprzedzającym, w poprzednim rozdziale jest tam napisane, ty jesteś moim synem umiłowanym. And in the chapter 4, the devil was coming and tempted him. A już w kolejnym rozdziale, w czwartym, szatan pojawia się, by go kusić. And saying to him. I mówi tak do niego. If you are the son of God. Jeżeli jesteś Synem Bożym. You know? People will always try to shake your position of who you are in God. Wiecie, to jest tak, że szatan zawsze będzie chciał wstrząsnąć tą pozycją twoją w Bogu. Always will he will try that you will not understand that you are a son of the other of God. Zawsze będzie chciał, byś nie rozumiał, nie rozumiała tego, że jesteś synem, córką Boga. That is the reason why Paul, when he was writing this, he's saying, stand firm, hold your ground, verse 14. Dlatego też właśnie Paweł, gdy pisał to, tak mówi, żebyście stali mocno, trzymali się tego. And we will read verse 14, stand your ground, putting on the belt of truth. I przeczytamy to właśnie, to, co ma miejsce w wersecie 14. Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą. We will remain. What it means the veil of truth? Czym jest to przepasanie się prawdą? It means personal integrity. Chodzi tu o taką osobistą szczerość, uczciwość. John 8:31. W Jana 8:31 mamy napisane. It says, Jesus said to the people who believe in him. Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli. You are truly my disciples if you remain faithfully to my teachings. Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. And you will know the truth and the truth will set you free. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. The veil of truth it represents the truth that we have to experience in our life that make us this truth that make us free. W angielskiej wersji jest tam wspomniane, że to jest taki pas prawdy, więc ten pas. This pas it represents that the truth in our lives has to that we will experience the freedom of God in our lives. Czyli ten pas jakby przedstawia to, że my doświadczymy Bożej wolności w naszym życiu. This belt had the
the work of his belt it was to sustain the whole harmony in those days. Wiecie, jakby zadaniem takiego pasa w tamtych czasach było to, żeby przytrzymać całą tę zbroję. It was a small element but very determinate. Był to niby no, mały element tej zbroi, ale naprawdę znaczący. Because we cannot live in victory without walking in God's truth in our lives. Bo nie możemy żyć w zwycięstwie, jeżeli nie będziemy chodzić w Bożej prawdzie. Because the truth is not just it is one thing, it is to live in truth, that our lives will be truth. Bo jedną rzeczą jest to, by żyć w prawdzie. We will read what says Psalms 51:6. Przeczytamy Psalm 51, werset 6. It says, you desire truth in the innermost being. Oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość. Yes, and you will make me know wisdom. So God loves when we walk in truth. Czyli Bóg kocha, kiedy my chodzimy w prawdzie, kiedy jest napisane, miłujesz prawdę. We cannot have a spiritual victories if we live a life of lies. Nie będziemy mieli duchowych zwycięstw, jeżeli będziemy żyli życiem pełnym kłamstw. We cannot live in victory if we are hiding things that nobody will know, that you are fighting alone and you just don't care about that. Nie będziemy mieli życia pełnego zwycięstwa, jeżeli będziesz ukrywał rzeczy, o których nie chcesz, żeby się ktoś dowiedział, bo sam niby sobie dasz z nimi radę. He loves people who walks in truth. Ale Bóg kocha ludzi, którzy chodzą w prawdzie. Psalms 86:11. W Psalmie 86, werset 11. It says, I will walk and live in your truth. Mamy napisane, będę chodził w Twojej prawdzie. Direct my heart to fear your name. Nakłoń moje serce ku bojaźni Twego imienia. So look what is saying the David in this verse. He is saying, I will walk, I will live in your truth. Patrzcie, co właśnie tutaj Dawid pisze w tym psalmie, że będę chodził, będę żył w Twojej prawdzie. John 17:17. Jana, Ewangelia Jana 17:17. Jesus was praying. Tam jest napisane, gdy Jezus się modlił. And he was praying about his disciples and saying, sanctify them in the truth. Your word is truth. I modlił się w ten sposób, uświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Psalms 145. W Psalmie 145, verse 18. W wersecie 18. The Lord is near to all who call on him. Jest napisane, bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają. To all who call on him in truth. Wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie. In truth. W prawdzie. Without will, without mask. Bez jakiejś maski nałożonej. And we live in a generation that there is not, that everything is hidden, there is not truth. We live in a generation that is lack of real truth. Wiecie, i żyjemy w takim pokoleniu, w którym rzeczy są poukrywane, nie ma tej takiej prawdy, po prostu brakuje ogólnie rzecz biorąc prawdy. The truth is relative, it's not absolute. Prawda jest taką rzeczą relatywną, nie jest jakimś absolutem. That everybody can have their own truth. To tak jest, jakby każdy może mieć swoją prawdę dzisiaj. But we know that the truth is one. The truth is Jesus Christ. No ale my przecież wiemy, że prawda jest jedna. Prawdą jest Jezus Chrystus. We can have different opinions about what we like more, what we don't like. Możemy mieć może różne opinie na temat tego, co nam się podoba, co nie. But about the truth is absolute. Ale jeżeli chodzi o prawdę, no jest to absolut. The truth is in this book. Prawda jest w tej księdze. Who was written inspired by the Holy Spirit. Która była napisana i zainspirowana przez Ducha Świętego. But this world is not following this truth. Ale świat nie podąża za prawdą. This world had their own truth. Świat powymyślał swoje własne prawdy. And no matter if you will live in together before marriage, it's nothing wrong. Świat ci powie, nie ma znaczenia, że żyjecie sobie razem przed ślubem. Sex before marriage, that is normal. Seks przedmałżeński, to jest już normalka. Oh, don't care about that. That is like
for old people. Nie przejmuj się, to dla jakichś tam starych było. And the world tried to sell us his truth. No i świat próbuje sprzedać nam swoją prawdę. That we believe and we will walk in the truth that is from the world, that is mixed, something like mixed, something that is true, but is real lie. Myśmy uwierzyli w coś, co jest taką właśnie prawdą, w cudzysłowie, coś, co jest wymieszane tak naprawdę z kłamstwem. But what is the best antidote to be lied by this world? Jak jest najlepsze to antidotum na kłamstwa tego świata? Is to remain in the real truth that is the word of God. To jest to, by pozostać w tej prawdziwej prawdzie, którą jest Słowo Boże. Was reading, teach me, O Lord, your way. Tak jak czytaliśmy, naucz mnie, Panie, swoich dróg. Teach me, I want to walk and live in your truth. Ja chcę żyć i chodzić w Twojej prawdzie. I want to walk and direct my heart to your truth. Ja chcę, by moje serce nakierowywało się na Twoją prawdę. So you can't have real victory in your life if you don't walk in the truth of God. Nie możesz więc mieć prawdziwego zwycięstwa w Bogu, jeżeli nie chodzisz w prawdzie. You will live a slaver if you don't go to the truth. Będziesz żył jak niewolnik, jeżeli nie zwrócisz się ku prawdzie. Second thing that is in the same verse. Drugą rzeczą, jaką mamy w wersecie tam w Efezjan. It is the breastplate of righteousness. W Efezjan 6 mamy wspomniane o w wersecie 14 o pancerzu sprawiedliwości. Like the body the breastplate of righteousness. Czyli pancerz sprawiedliwości. The breastplate was an important article of defense that protected front of and the vital organs in from a mortal wound. No i było to, no to już był taki mocniejszy element zbroi, bardzo ważny, który przykrywał kluczowe organy w twoim ciele, na klatce piersiowej. And in the spirit, what is doing a breastplate of righteousness? A co w duchu robi taki pancerz sprawiedliwości? Is protecting our hearts. On ochrania nasze serce. Because a soldier, a warrior that is wounded in their heart, it has more possibilities of dying. Bo taki żołnierz, który zostanie zraniony w serce, jest dużo większe prawdopodobieństwo, że on umrze. When what you are doing with somebody offends you? Co robisz, kiedy ktoś cię obrazi? What are you doing when somebody is hurting you? Albo co robisz, kiedy ktoś cię rani? Are you building walls against that person in your heart? Czy budujesz już w swoim sercu ściany przeciwko tej osobie? That happens a lot in marriage and relationships. Wiecie, to często zdarza się w małżeństwach i w relacjach. Why he said that? Dlaczego on to powiedział? So we are building a wall against that person to keep us far and not healing. Not, it doesn't bring healing. I budujemy sobie w sercu taką właśnie ścianę przeciwko tej osobie i to nie przyniesie uzdrowienia. But we have to be people that are unoffendable. Ale musimy być takimi ludźmi, którzy są no, nie do obrażenia. That nothing will offend us. Że nic nas nie będzie w stanie obrazić. Jesus was like that. Jezus był taki. Even when people were saying, you know, the Pharisees, the Sadducees, all of these high position people, they were saying really stupid things against Jesus. Wiecie, nawet ci ludzie, którzy byli na naprawdę wysokich stanowiskach wtedy, ci faryzeusze, sadyceusze i wszyscy inni, oni naprawdę mówili głupie rzeczy, mówili o Jezusie. But Jesus was having a clean heart. Ale Jezus pozostawał cały czas czystego serca. That is the reason why you have to remain in a clean heart. I to jest powód, dla którego musimy pozostawać czystego serca. And in the same way that Jesus forgave you, you forgive others. I w taki sam sposób, jak Jezus wybaczył tobie, ty musisz teraz wybaczać innym. It is important to live a life of forgiveness. Bo ważne jest to, byśmy żyli życiem wybaczania. The breastplate of righteousness also represents and it is about being righteous. Czyli pancerz sprawiedliwości to jest coś, co no, definiuje jakby sprawiedliwość. And it is to it protects our hearts from condemnation. I on, ten pancerz ochrania nasze serce przed potępieniem. We know that we can be righteous by our own work of justice.
Wiemy, że nie jesteśmy w stanie być sprawiedliwymi przez nasze własne uczynki sprawiedliwości. But we are declared righteous through what Jesus did for us on the cross. Ale jesteśmy ogłoszeni jako sprawiedliwi poprzez to, co Jezus uczynił na krzyżu. People always want to come with condemnation to you. Wiecie, ludzie zawsze chcą podejście z jakimiś oskarżeniami. The devil will bring condemnation and telling to you what you are or what you was in your past. I szatan często tak robi, że chce rzucić na ciebie oskarżenie, kim jesteś albo kim byłaś w przeszłości. But what says Romans 1:8-1? There is Rzymian 8. There is not condemnation for those who are in Jesus Christ. W wersecie pierwszym jest napisane, dlatego nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. So we can't allow that this condemnation will come to our hearts. Nie możemy więc pozwolić na to, by to potępienie pojawiło się w naszym sercu. If the devil is reminding you your past, the things wrong that you were doing in the past. Jeżeli na przykład szatan przypomina ci te wszystkie rzeczy, które zrobiłeś, zrobiłaś w przeszłości. So you have to remind him what is his future. Musisz przypominać jemu, jak wygląda jego przyszłość. In the hell. W piekle. And you have to stand firm. I trzeba w tym mocno stać. Because always the devil will come with condemnation. Bo szatan zawsze będzie podchodził cię tym potępieniem. I remember the first time that we were coming here, we were in Warsaw. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy zjawiliśmy się w Warszawie. I was having a hard season. Miałam ciężki sezon. Different place, different people. Wiecie, no było to dla mnie inne miejsce, inni ludzie. And it was and my husband also traveling a lot. A mój mąż, jak wiecie, bardzo dużo podróżował. I felt alone. Czułam się samotna. And you know, God's the voice of the devil always is like that, like trying to put his seed of light. I wiecie, i właśnie szatan zawsze próbuje wtedy zasiać jakieś te ziarna kłamstwa. And I remember that one time I wanted to take my luggage, everything put in my luggage and run to my hometown, my Ecuador. Pamiętam, pewnego razu chciałam spakować wszystko do walizki i po prostu uciekać do Ekwadoru. I go. Uciekam stąd. I don't understand Polish. Nie rozumiem tego polskiego. It's so hard. Taki to ciężki język. God, why you brought me here? Dlaczego mnie tu przyprowadziłeś, Boże? Why you gave me a Polish husband? Dlaczego dałeś mi polskiego It was not easier. Męża? It was not easier English. Nie było jakiegoś łatwiejszego z angielskim, na przykład? But you know, and later he was like also like accusation. You are preaching. You are preaching God's word. How you can be in that situation? A potem znowu pojawiły się inne oskarżenia. Ty, ta, która głosisz słowo, jak ty możesz tak w ogóle myśleć? And I remember that I had a word from God. I pamiętam, jak otrzymałem słowo od Boga. That God practically he gave me, you know. Praktycznie dostałem od niego policzek. And he said me, do you want to come back to Egypt? I zapytał mnie, czy chcesz wrócić do Egiptu? I know that my Ecuador is not Egypt. I wiem, że Ekwador to nie Egipt. But he was telling me that if I will not be in like being obedient to him, I will die in the desert. Ale powiedział mi tak naprawdę, że jeżeli nie będę mu posłuszna, to umrę na pustyni. So I took this very seriously. Ja naprawdę przejęłam się tym na poważnie. And I remember that was a season that I was crying to God, asking for forgiveness. Pamiętam, że był to właśnie taki też sezon, gdzie płakałam przed Panem, prosiłam o wybaczenie. And also reminding what was the God's word for my life. Ale także przypominałam sobie, jakie było słowo Pana nad moim życiem. I remember that around maybe I had 10 years or maybe 8 or 19 years old came to my church missionaries from different country. Pamiętam, jak miałam chyba, nie wiem, z 10 lat jacyś misjonarze przyjechali do naszego kościoła. And to few people, to like four girls, they prophesied that they will that run over the place, around the place. Pamiętam, jak chyba czterem dziewczynkom prorokowano, żeby biegły po prostu wokoło
tej sali, tak. Okay, so they said, go and run around the place. It was a circle car. Powiedziano im po prostu, biegnijcie dookoła tej sali. And like that, God will use you around the world. You will run around the world. I to jest tak, jak Bóg was użyje naokoło świata. And I never understood that because I didn't thought that that will bring me to different nation. Ja nigdy tego nie rozumiałam, bo nie myślałam przecież, że to jakoś sprawi, że znajdę się w innym kraju. But when was coming some thoughts of devil that no, this is not your place. God didn't call you to that. Ale kiedy właśnie pojawiały się te szatańskie myśli, nie, to nie jest twoje miejsce. Bóg cię do tego nie powołał. I was reminding God's promises for my life. Przypominałam sobie tamte obietnice Boga na moje życie. Genesis, first book of Moses, 12:2. Księga Wyjścia 12:2. I will make of you a great nation. I will bless you. Sprawię z ciebie wielki naród, pobłogosławię cię. Y bendeciré tu nombre y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás de bendición. Y haré de... No va. Español. Hiszpański. Genesis 12:2. Czyli Księga Rodzaju 12:2. That was my promise from God to my life. To była obietnica Boża na moje życie. I reminding that promise. I pamiętałam tę obietnicę. God, you call me. Powołałeś mnie, Panie. And you will teach me. I ty mnie nauczysz. I don't know how to be a pastor. Ja nie wiem, jak być pastorem. You know. Ale ty wiesz. You will guide me. Ty mnie będziesz prowadził. I don't know how to preach. Nie wiem, jak głosić słowo. You will guide me. Ale ty będziesz mnie prowadził. Because you call me. Bo ty mnie powołałeś. And that is the point, to remind and stand firm in what God said to you and don't listen to the condemnation of the devil. I to jest to właśnie, trwać w tym, co Bóg powiedział nad twoim życiem. Trwać w tym i nie nurzać się w tych potępieniach diabła. Oh, you say that you are a Christian and still you are fighting with that kind of things. Mówisz, że jesteś chrześcijaninem i ciągle zmagasz się z tego typu rzeczami? So you stand firm in your ground. Ale stoisz jakby na tym gruncie. And you can say to the devil face to face. I możesz powiedzieć diabłowi prosto w twarz. I will overcome, because Jesus overcame for me the sin. Ja przezwyciężę, dlatego że Jezus przezwyciężył ten grzech za mnie. I am victorious in Jesus' name. Ja jestem zwycięski w imieniu Jezusa. And when will come that moment of temptation? Kiedy pojawi się moment pokusy, You have God's presence to fight against that. Masz wtedy tę Bożą obecność, która walczy z nią. You have the word of power that will break the lies of the enemy. Masz słowo z mocą, które może złamać kłamstwa wroga. So we don't have to listen the voice of the devil. Nie musimy więc słuchać głosu diabła. When accusation to us. Który nas oskarża. And also we cannot be the same like him. We cannot be the same like he is, accusing our brothers or sisters. A nie możemy być tacy jak on wobec naszych braci czy sióstr. We cannot pretend to be gods and judging others. Nie możemy udawać, że jesteśmy Bogiem, który sądzi innych. We can't be like that. Nie możemy tak się zachowywać. We will read verse 15. Przeczytamy teraz ten werset 15 z Efezjan 6. I had a few things here that I wanted to show you. Miałam parę rzeczy tutaj, które chciałam wam pokazać. Let's see if it's the bell around here. Zobaczymy, czy to jest jakiś pas gdzieś tam. Look, this is the breastplate. To jest ten pancerz sprawiedliwości. It's not my size. Nie jest może mojego rozmiaru. But if come any bull from the bull, any bull, it will. Ale jeżeli jakaś kula od szatana by gdzieś tam próbowała się dostać. What is the what this do is that it will not penetrate to our hearts. Ta kula nie dostanie się do serca. And this is protecting our hearts. Taki pancerz ochrania nasze serce. Sprawdźmy, czy to jest mój rozmiar jednak.
New clothes. Nowe ciuchy. Nowe ciuchy. Okay, so the first thing, it was the past that I have one that is it doesn't look like to like, but you know. Było też wspomniane o pasie, tak? Może on nie wygląda zbyt jakoś tutaj super, no ale wiemy, czym jest pas. The next thing I was saying, the verse 15. W 15 wersecie mamy też. For shoes put on the peace that comes from the good news, so that you will be fully prepared. I obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. What important is to have the right shoes? Jak ważne jest, by mieć właściwe buty? You can go to the war with heels. Możesz przecież iść do pracy na szpilkach. I remember one time I in high school I was going to my lesson of physical education. Pamiętam, jak kiedyś miałem w szkole średniej lekcję WF-u. And I forgot my sports shoes. I zapomniałem moich butów sportowych. So I was with clothes of sport clothes, shorts and t-shirt. Miałem więc ten strój sportowy, spodenki, koszulkę. And with heels. Ale byłam na szpilkach. And everybody was running around the field. I wszyscy biegli tam na około gdzieś tam jakiegoś stadionu. And I was with one more gear that she also forgot. A ja byłam też z koleżanką, która też zapomniała. And you know, we were running. I my sobie tak właśnie biegłyśmy. And I remember that the teacher said, okay, don't sit, please. It's just not good to see you like that. Dobra, siadajcie, bo nie mogę na to patrzeć. How we can go to war with the wrong shoes? Jak możemy wybrać się na wojnę w niewłaściwych butach? What kind of shoes has a warrior? Jakie buty, jakiego rodzaju buty ma wojownik? What kind of shoes you have to how to go to war? Jakiego rodzaju buty potrzebujesz, by iść na wojnę? Maybe you, I don't know if you experienced to put shoes that are not your size. Może doświadczyliście czegoś takiego, że założyliście buty nie waszego rozmiaru? And your finger are like that, and your toes are like, you know, like. I palcem macie tak podwinięte wręcz. And you can't walk. Nie możesz chodzić. Or have you ever experienced to have a small stone in your feet, in your shoe? A może kiedyś doświadczyliście czegoś takiego, że jakiś kamyczek tam się znalazł gdzieś w bucie? You can't walk easily. Nie możesz sobie tak łatwo iść. Because something is not good in your shoes. Bo coś jest nie okej w twoim bucie. So in the same way, Paul is saying, for shoes put on the peace that comes from the good news. I tak samo właśnie Paweł mówi tutaj, żebyście założyli na nogi buty gotowe, by nieść Ewangelię pokoju. That you will be fully prepared. Byście byli w pełni gotowi. Because in those times Roman soldiers, they used to use shoes that will give them stability in the battlefield. Wiecie, w tamtych czasach Rzymianie mieli jakiegoś specjalnego rodzaju buty, które zapewniały im pewną stabilność podczas walki. They know how important is to have the right shoes. I oni wiedzieli, jak ważną rzeczą jest, by mieć właściwe buty. Because the right shoes will give you firm, you will be firm and stable and ready. Bo we właściwych butach będziesz gotowy, będziesz stabilny, będziesz stał mocno, pewnie. So in the warfare, spiritual warfare, we have to understand that these shoes, what it represents. Musimy więc zrozumieć, co w duchowej bitwie reprezentują buty. That even when we will walk in difficult fields, we walk firm. Że nawet jeżeli będziemy chodzili po jakimś ciężkim terenie, będziemy szli tak solidnie, dobrze. Even if we walk in dangerous ground of places of circumstances adverse to us. Nawet jeżeli będziemy chodzili w jakichś takich okolicznościach, które są dla nas wrogimi okolicznościami. You will remain firm. Będziemy stali solidnie. You will not fall down because you are with the right shoes. Nie upadniesz, bo masz właściwe buty. If you climb a mountain, you cannot go in heels. Wiecie, jeżeli wspinasz się gdzieś tam w górach, nie możesz iść w szpilkach. Or in sandals.
ani w sandałkach. You need boots ready for that kind of land. Musisz mieć buty na dany teren. And that is what God is telling us to do. To jest to, co Bóg mówi, byśmy my robili. Will be situations that will be hard land to go through. Będą takie sytuacje, które będą takim ciężkim terenem, przez który mamy przejść. But you have the peace of God in middle of that situation. Ale macie Boży pokój pośrodku tej sytuacji. You have the peace of God in middle of that situation. Macie Boży pokój pośrodku sytuacji. I remember that once we had a friend that he was like around 19 years old and he died. Pamiętam, miałem takiego przyjaciela, miał około 19 lat i umarł. And his mother, they were Christians. Jego mama była chrześcijanką. And I remember that I was going to the funerary. Pamiętam, jak poszłam na pogrzeb. And I was thinking, what I can say to the mother. I tak sobie myślałam, no co ja mogę tej mamie powiedzieć? What I can say to her. Co ja jej mogę powiedzieć? You know, she was like very, very sad and crying. Pewnie była bardzo zasmucona, płakała. And I remember that I entered to this place. Pamiętam, wchodzę na to miejsce tam. And I wanted to say, I'm sorry for your loss. I chciałam jej powiedzieć, że bardzo współczuję jej straty. But when I saw her, it shook my everything. Ale kiedy ją zobaczyłam, to tak wstrząsnęło mną aż. When she saw me, bo kiedy ona mnie zobaczyła, she said to me, don't tell me nothing before even I was trying to tell her. Zanim cokolwiek powiedziała, ona mi mówi, nic mi nie mów. I know where is him. Ja wiem, gdzie on jest. I know where is him and I know that I will see him again. Wiem, gdzie on jest i wiem, że go znowu zobaczę. That shocked me. To mnie zszokowało. She really believed that what it says in the promise of God. Ona naprawdę wierzyła w te Boże obietnice. That people who die in Christ, we will see them again. Że tych ludzi, którzy umierają w Chrystusie, zobaczymy ponownie. I don't know why was the reason that the Lord took him. He was young. Ja nie wiem, dlaczego stało się tak, że Pan go zabrał. No, on był młodego wieku. We don't supposed to know all the answers. Ale nie jest nam dane znać na wszystko odpowiedzi. But her heart, the mother, that mother's heart really destroyed my own faith, like what I was really believing. Ale wiecie, to serce matczyny, która ona wtedy zaprezentowała, no naprawdę jakby rzuciło wyzwanie, w co ja wierzę. She told me, don't tell me nothing. I know where is him. To ona właśnie tak to powiedziała. Nie mów mi nic. Ja wiem, gdzie on jest. And for her, of course, was not a party, but she was not crying. She understood that she will see him again. Wiecie, oczywiście nie była to dla niej jakaś wesoła impreza, no, ale ona zrozumiała, gdzie on jest i że zobaczy go jeszcze. These are evil days. Wiecie, my żyjemy w złych czasach. There is situations hard that we will have to go through life. Są rzeczy ciężkie, przez które będziemy musieli przechodzić w życiu. Situations that we will not understand. Sytuacje, przez które będziemy przechodzić, może nie będziemy ich zawsze rozumieć. But what it has to change? It has to change our way to think. Ale co ma się zmienić? Ma się zmienić sposób naszego myślenia. Taking and grabbing the word of God in our hearts. By pochwycić się i trzymać się Słowa Bożego w naszych sercach. Believing with all your heart. Wierząc całym twoim sercem. She really believed that she will see him again. Tak jak ta mama, która z całego serca uwierzyła, że naprawdę go zobaczy. We will walk through hard situations. Będziemy więc przechodzić przez ciężkie sytuacje. Don't think that your life will not go through hard situations. Nie myślcie sobie, że w swoim życiu nie będziecie przechodzili przez ciężkie sytuacje. But what you will do in that moment? Ale co zrobicie wtedy w tych momentach? You will be ready and prepared. Będziecie przygotowani. To face that moment. By stanąć twarzą w twarz z tymi sytuacjami. And to overcome in Jesus' name. I by je przezwyciężyć w imieniu Jezusa. With the power of the Spirit in your life.
mocą Ducha Bożego w twoim życiu. You will not see the situation how your physical eyes sees. Nie będziesz widział tych sytuacji tak, jak widzą je twoje fizyczne oczy. But you will see in the spirit. Ale będziesz widział w duchu. Amen. Amen. So also this about the boot, the shoes, it refers about the preach the good news of salvation. I ten werset o butach tutaj też oczywiście odnosi się do głoszenia Ewangelii. And it is telling us that we have to be ready to preach the gospel. I mówi nam o tym ten werset, że mamy być gotowi, by głosić Ewangelię. In every situation, in every moment. W każdej sytuacji, w każdej chwili. With our lives. Naszym życiem mamy to głosić. Holy Spirit will tell you. Many times I hear the voice of Holy Spirit speak to that person. Wiecie, często słyszę Ducha Świętego, jak mi mówi, porozmawiaj z tą osobą. Hey, but God, how I start? Ale Boże, jak mam zacząć? I don't know this person. Przecież ja nie znam tej osoby. Or maybe it's somebody who you know, but you don't know how to start to preaching them the gospel. A może nawet znasz tę osobę, ale nie wiesz, jak zacząć głosić im Ewangelię. But if you know that you have the healing for a mortal sickness, will you don't give to somebody who is totally ill in that? Ale wiecie, gdybyś wiedział, że masz lek na śmiertelną chorobę, no nie podzieliłbyś się z tym, z kimś? You will hide just for yourself? Schowałbyś ten lek tylko dla siebie? Because if you really believe in what said the word of God, you will preach the gospel. Jeżeli naprawdę wierzysz to, co Słowo Boże głosi, to ty też będziesz głosił Ewangelię. You will pray for your family that is not safe. Będziesz modlił się za rodzinę twoją, która nie jest zbawiona. Because you understand that where is the finish, where they are going. Bo rozumiesz to, co ich czeka, dokąd zmierzają. It is important. Więc ważne to jest. That you will preach the gospel. Byśmy głosili Ewangelię. I remember that like maybe 2 weeks ago I was doing my nails. Pamiętam, jakieś 2 tygodnie temu robiłam sobie paznokcie. And the voice of Holy Spirit was telling me preach to this girl. I słyszę głos Ducha Świętego, głoś tej dziewczynie. God, I don't know her. Ja mówię, Boże, przecież ja jej nie znam. How I start? Jak mam zacząć? She maybe doesn't want to know anything. Może ona o niczym nie chce wiedzieć. Probably she's Catholic. Może jest katoliczką. Probably she doesn't believe in God. Albo nie wierzy w ogóle w ciebie. Probably she doesn't have any problem. Może w ogóle nie ma problemów w życiu. Why we believe that people who has problem is the only people who needs God? A dlaczego myślimy w taki sposób, że tylko ludzie z problemami potrzebują Boga? Everybody needs a savior. Każdy potrzebuje zbawcy. Everybody who is in sin needs a savior. Każdy, kto jest w grzechu, potrzebuje zbawcy. And we need to understand that and walk with this understanding. I musimy to zrozumieć i w takim zrozumieniu chodzić. Have our spiritual eyes open to see in the spirit. Musimy mieć nasze duchowe oczy otwarte, by widzieć w duchu. And it was few minutes that I was like kind of fighting with God. I tak przez parę minut tak walczyłam trochę z Bogiem. And I said, okay. I mówię, okay. And I started the conversation. Zaczęłam po prostu z nią rozmawiać. Later I was telling to her gospel. Później opowiedziałam jej Ewangelię. I was telling testimony. Opowiedziałam jej świadectwo. And she was very interesting and she was like, she told me, you see my hand? I am shaking because I was looking for God. I ona zaczęła, tak naprawdę ona mi mówi, wiesz co, zobacz, spójrz na moje ręce, trzęsą się moje ręce, bo ja tak naprawdę szukałam Boga. Literally she said me like my hair is like shaking, something like that. Mówiła dosłownie, że mam gęsią skórkę. But why if I will not listen the voice of Holy Spirit? A co by się stało, gdybym nie posłuchała głosu Ducha Świętego? Probably the seed that God wanted put in her heart, it will not be. Prawdopodobnie nie zostałoby zasiane to ziarno w sercu tej dziewczyny. God wants to use your life. Wiecie, Bóg chce użyć twojego życia. You are not too less or too much to preach the gospel to wherever person.
Nie jesteś ani za mały, ani za duży, by komukolwiek głosić. God wants to use to be a person who brings salvation, the salvation of Jesus Christ. Bóg chce użyć cię jako tę osobę, która przyniesie zbawienie Jezusa Chrystusa. And no matter how old or how young you are. Nieważne ile masz lat, czy stary, czy młody jesteś. And you know what it represents to preach the gospel is to save a life. Wiecie, to głoszenie Ewangelii to tak naprawdę jest uratowanie czyjegoś życia. Are you grateful for the person who preached for you the gospel? Czy jesteście wdzięczni za osobę, która wam głosiła Ewangelię? Yes. Tak. What if this person will not tell you anything about that? A co by było, gdyby ta osoba nic wam nie powiedziała? You probably will not be in Jesus Christ. Prawdopodobnie nie bylibyście w Jezusie Chrystusie. So we have to give in grace what we receive by grace. Więc musimy jakby w łasce dawać to, co w łasce otrzymaliśmy. No matter how old or how young you are. Nieważne, czy jesteś młody, czy stary. Don't think if this person needs or not, or that person don't needs. Nie rozmyślaj sobie, czy ta osoba potrzebuje, a może nie potrzebuje. Our task as a believer is the last thing that Jesus said over this earth. He said, go and preach the gospel. Naszym zadaniem jako wierzących, to co Jezus jako ostatnie słowa swoje praktycznie wypowiedział, było idźcie i głoście Ewangelię. We have to be winners of souls. I musimy być takimi, którzy zwyciężają te dusze. Amen. Amen. In the verse 16, w 16 wersecie, Efezjan 6, it says, in addition of all of this, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the evil. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. So it looks not like this one, small. Pewnie nie wyglądała ta tarcza jak taka tutaj mała. But it the size of this shield, it was kind of like the size of a door of a fridge. Ale w tamtych czasach tarcza takiego żołnierza rzymskiego była mniej więcej rozmiarów takich drzwi do lodówki. It was big. To była duża tarcza. And you can't have, they had to tie their hand over in the shield. I oni musieli wręcz rzemieniami jakoś tam przywiązywać się do tej tarczy, swoją rękę. That it will be stable and will not be taken out. Po to by nie spadała im, by była stabilna. And because every time that the darts were launched. Bo za każdym razem, kiedy wystrzeliwano w ich kierunku strzały. Many of them were with fire. Wiele z nich było podpalanych. So they were ready. Więc oni byli gotowi. And many soldiers before go to the war, they were watering the shield. I wielu z tych żołnierzy przed bitwą jakby nasączali wodą te tarcze skórzane. That when will come these fire arrows will not do damage to them. By kiedy taka strzała zapalona wbijała się w te tarcze, by nie wyrządziła zbytnio jakiejś tam szkody. So what it represents? Więc co reprezentuje taka tarcza? That thing seeks to pierce our defenses, spiritual defenses. To jest coś, co chce jakby przebić nasze duchową naszą obronę. Because the sin wants to pierce. Aha, bo to grzech, właśnie ten grzech chce przebić tę ochronę. But when we have the shield of faith, ale kiedy mamy tarczę wiary, we can rise the faith that we have in Jesus Christ. Możemy wznieść tę wiarę, którą mamy w Jezusie Chrystusie. And we will be ready against the attacks of the enemy. I będziemy gotowi na ataki złego. Many of these arrows are like projectiles. Like a gun. Tak, wiele z tych strzał to są takie jakby wystrzeliwane wręcz pociski o jakiejś tam trajektorii. But we have to recognize that where it's going. Look for a moment, put in the think that you are a soldier, a warrior. Wyobraźmy sobie, że przez chwilę, że jesteście jak takim właśnie wojownikiem. Have you ever been in these kind of games? I don't remember paintball. I think it is. Byliście może gdzieś tam na paintballu? So you have to be ready and aware and you will not be sleepy in that kind of games. Musicie być przygotowani tam, czujni. No nie będziecie sobie spali podczas takiej gry.
And when you see that is coming something, you have to be ready to attack to these people. Kiedy widzisz, że coś nadchodzi, no przygotowujesz się do ataku, by zaatakować tych ludzi. So think for a moment, you are part of the Roman soldiers. Więc wyobraź sobie przez chwilę, że jesteś takim rzymskim żołnierzem. What they were doing? Robili to tak. They have to be aware from where was coming these arrows. Że musieli się naprawdę, znaczy być świadomi tego, skąd nadlecą te strzały. And lifting the shield. I podnosili wtedy te swoje tarcze. That these will not penetrate to their lives. By te strzały nie wbiły się w ich ciała. That is what we need to understand what it means in the spirit. Więc my musimy zrozumieć to, jak to się ma w duchu. What can penetrate to our lives and destroy us is the sin. To, co może się wbić w twoje życie i je zniszczyć, to jest grzech. The sin will destroy us. Grzech cię zniszczy. It'll kill our defenses. I zniszczy tą twoją obronność. So that is the importance that we have to raise the shield of faith. Ważne jest to, byśmy wznieśli tarczę wiary. We have to understand where is our faith. Musimy zrozumieć, w czym jest nasza wiara. When will come these darts, these arrows, we have to be ready. Kiedy pojawią się te strzały, musimy być gotowi. We cannot have a weak faith. Nie możemy mieć słabej wiary. Because we have to remind that what God did for us in the past. Musimy pamiętać, że to, co Bóg dla nas zrobił w przeszłości, He is able to do also now. Jest też w stanie zrobić i teraz. And will be situations in where your faith will be proved. I będą sytuacje, które będą próbować twoją wiarę. Will be situations in you will be test your faith. Będą ją testować. And you have to remain firm. I musicie stać mocno. Where is your faith? Gdzie jest twoja wiara? Your faith is in your bank account. Czy twoja wiara jest w twoim rachunku bankowym? Your faith, your security is in what you have. Czy twoje bezpieczeństwo jest w tym, co posiadasz? Or is in Jesus Christ. Czy jest jednak w Jezusie Chrystusie? Where is your faith? Gdzie jest twoja wiara? I want to read with you very fast 1 Corinthians 10:11. Bardzo szybko przeczytamy 1 Koryntian 10:11. It says we all experience time of testing. A to wszystko przydarzyło im się dla przykładu. Which is normal for every human being. 1 Corinthians 10:13. A przepraszam, 1 Koryntian 10:13. Nienawidziła na was pokusa inna niż ludzka. Which is normal for every human being. But God will be faithful to you. He will screen and filter severity, nature and timing of every test on trail. Nienawidziła was pokusa inna niż ludzka, lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść. Yes, so that you can bear it. Żebyście mogli ją znieść. And each test is an opportunity to trust him more. I każdy taki test jest okazją do tego, by bardziej mu zaufać. Because he will provide for you a way of escape. Bo on da tę drogę wyjście, z pokusą da wyjście. What are these arrows? How are coming many times? Czym są te strzały, które tak wielokrotnie się pojawiają? With lies. To są kłamstwa. If you will have another woman, you will enjoy more life. Gdybyś może był z inną kobietą, pewnie byś cieszył się bardziej życiem. Look how is your wife for you. Zobacz, jak twoja żona cię traktuje. You don't deserve her. You don't deserve. Nie zasługujesz na nią. And this is coming like an arrow to your life. I to się pojawia jak taka strzała w twoim życiu. And what you have to be? Stand firm with a shield. I musisz mocno wtedy stać z tarczą. God, you gave me this woman. I powiedzieć, Boże, to Ty dałeś mi tę kobietę. Help me to raise my marriage in you. Pomóż mi raz jeszcze jakby wzniecić to małżeństwo w Tobie. It is coming some light about who you are. Może jakieś kłamstwo pojawi się na temat tego, kim jesteś? You are not enough. Ty nie jesteś wystarczający. You are ugly. Jesteś brzydki. You never will get married. Nigdy się nie ożenisz, nie wyjdziesz za mąż. I don't know what kind of thing the devil is trying to put in your heart and your mind. You have to identify it. Musisz zidentyfikować, no bo ja nie wiem, co to są za rzeczy, które szatan próbuje włożyć w twoją głowę. Nobody loves you. Na przykład nikt cię nie kocha. What you will do?
I co zrobisz wtedy? You rise the shield of faith. Podniesiesz tarczę wiary. I believe. Ja wierzę. I believe God's promises. Ja wierzę w Boże obietnice. I believe that God is with me. Wierzę, że Bóg jest ze mną. I believe that even if I go through the valley of shadows, He is with me. Że nawet w dolinie cienia śmierci On jest ze mną. I will not be anxious of anything. I will not Nie be anxious. Nie będę się niczym martwiła. I will trust you, God. Będę ufała Tobie. Będę ufał Tobie. So Satan and his lies can't penetrate to your life. I wtedy szatan z jego kłamstwami nie może przenikać do twojego życia. How important is faith? Jak bardzo ważna jest wiara. Because without faith it's impossible to please God. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. The helmet of salvation. Teraz przyłbica zbawienia. Is heavy. Hełm, inaczej. Ten jest akurat ciężki. I will not use it today. Nie założę go dzisiaj. But it is crucial to have the helmet of salvation. Jest to kluczowa sprawa, by mieć taką przyłbicę, helmet, hełm zbawienia. You know that everybody who has an accident without having the casque, how much they could lie, they don't understand how it important is to have a casque. Wiecie, ktoś, kto tak naprawdę jeździ motocyklem i miałby wypadek, no zdaje sobie sprawę, jak bardzo ważną częścią ubioru jest taki kask. For soldiers it was very important to have their helmet. Dla żołnierzy to była bardzo ważna, kluczowa rzecz, by mieć taki hełm. Because it will come the enemy and will try to hit them. Bo wróg będzie próbował uderzać ich. It will not penetrate to their they will not kill them. Ten miecz nie przeniknie tam w tę głowę, nie zabije ich to. Matthew 22:37 it says, love the Lord your God with every passion of your heart. Mateusza 22:37 mamy napisane, będziesz miłował Pana swego Boga całym swym sercem. With all the energy of your being. Całą swoją duszą. And with everything, every thought that is within you. I całym swym umysłem. In this version said, with every passion of your heart. W wersji, którą ja mam, jest to napisane całą pasją swego serca. With all the energy of your being. Całą swoją energią, całą swoją mocą jakby jestestwa. With every thought that is within you. I wszelką myślą, która jest w tobie. What kind of thoughts are you having? Jakiego rodzaju myśli masz? Romans 12:2 it is saying that we have to change our mind. W Rzymianie 12:2 jest z kolei napisane, że mamy przemienić, odnowić nasz umysł. We have to allow Holy Spirit to change the way that we think. Musimy pozwolić Duchowi Świętemu zmienić sposób, w jaki myślimy. How to have a healthy mind? Jak mieć ten zdrowy umysł? Many times we open doors to the enemy and all garbage is coming to us. Wiecie, wielokrotnie otwieramy te drzwi i całe te śmiecie szatana wchodzą na nas. All this war is taking us to the wrong way. Cały świat zabiera nas w złym kierunku. But we have to intentionally redirect our thoughts to the words of God, to the word of God. Ale my musimy celowo jakby zmieniać kierunek naszych myśli w kierunku Słowa Bożego. Think what you think. Pomyślcie, o czym myślicie. Don't believe everything you think. Nie wierzcie we wszystko to, o czym myślicie. Don't believe everything that you are thinking is the truth. Nie wierzcie, że wszystko to, o czym myślicie, to jest prawda. Compare what you think with God's word, God's promises for your life. Porównuj to, o czym ty myślisz, z tym, co mówi Słowo Boże, z obietnicami na twoje życie. The enemy, this world is giving you so much information. Wróg i ten świat daje ci tyle informacji. That are not truth. Które nie są prawdą. So you have to redirect your thoughts to the truth of God. Musimy wręcz zmieniać kierunek naszych myśli w stronę Boga. You have to care what you are thinking, what you allow to think. Musicie dbać o to, o czym myślisz. I na co pozwalasz sobie, by myśleć? What you allow to enter to your life through your sense? Na co pozwalasz, by wchodziło do twojego życia przez twoje zmysły, jakie masz? You know that even Christians, many Christians can't sleep normal?
Wiecie, że wielu chrześcijan nawet nie potrafi normalnie zasnąć, spać? What? Why are we allowing to watch before sleep? Na co tak naprawdę pozwalamy sobie? Co oglądamy przed snem? What kind of movies we are watching? Jakiego rodzaju filmy oglądamy? One pastor was saying we go to watch a movie and we pay to see immorality. Kiedyś taki pastor powiedział, wiecie, że kiedy idziemy gdzieś do kina, to czasami nawet płacimy za to, żeby zobaczyć niemoralność. And we are normalizing sin. I my sprawiamy, że grzech staje się taki normalny, normalizujemy go. We can't make that sin is normal in our lives. A my nie możemy działać tak, że sin nagle grzech, staje się nagle normalnością. And this is not legalism. I to tu nie chodzi o to, że to jest legalizm jakiś. This is holiness. Ale to jest świętość. This is holiness. To jest świętość. God is holy. Bóg jest święty. And he wants that you will take care where you allow to go to your head. I on chce, żebyś ty naprawdę sprawdzał, co dopuszczasz do swojej głowy. What are the thoughts that you have in your mind? Jakie masz te myśli gdzieś tam w swoim umyśle? Discern, learn to discern what is going on in your mind. Naucz się rozeznawać, co się dzieje w twoim umyśle. Four things that I will give you. Cztery rzeczy jeszcze podam tutaj. Renew your mind every day. Przemieniajcie swój umysł, odnawiajcie go każdego dnia. Romans 12:2, you will read at home. Przeczytacie to sobie w domu, Rzymian 12:2. Take captive your thoughts in the fullness of the obedience of Christ. Bierzcie swoje myśli w niewolę w mocy Jezusa Chrystusa. 2 Corinthians 10:5. 2 Koryntian 10:5. Have the security about your salvation. Miejcie pewność swojego zbawienia. That nothing can take out from the love of God. Że nic was nie może odciągnąć od miłości Bożej. And the fourth thing, but one of the most important. I jedna pewnie z najważniejszych rzeczy. Fulfill your mind with the things from heaven. Wypełniajcie swoje umysły rzeczami z góry, z nieba. Fulfill your mind from the things from heaven. Napełniajcie swoje umysły rzeczami z nieba. A Christian who has a strong mind in God is a Christian who is victorious. Chrześcijanin, który ma mocny umysł w Bogu, jest chrześcijaninem, który jest zwycięski. And I would like that we will rise and I will give you the last thing. Chciałbym, żebyśmy powstali teraz i przeczytam wam ostatnią rzecz. We will talk a little bit just about the word. Sword of the Spirit. Na koniec porozmawiamy chwilę o mieczu ducha. We don't have just to be ready to the attack of the enemy, but also we have to be ready to attack him. Nie mamy być tylko przygotowani na ataki wroga, ale my mamy go też atakować. We can be people who are a danger for the darkness. Możemy być ludźmi, którzy będą niebezpieczeństwem dla ciemności. Could you like that your name will be known in heaven and in hell? Chcielibyście, żeby wasze imię było znane w niebie i w piekle? In heaven because you belong to Jesus. W niebie, bo należy do Jezusa. And in hell because you are not giving peace to the devil. You are going and preaching the gospel. You are living a life of holiness. A w piekle, bo nie dajesz spokoju im tam, bo głosisz Ewangelię, żyjesz życiem świętości. You are taking seriously your position as a son of daughter of Jesus Christ. Na poważnie przyjmujesz to do siebie, jaką pozycję masz jako syn czy córka w Bogu. We have to take the word of God in our lives. Musimy wziąć to Słowo Boże w naszym życiu. With my son we are memorizing verses. My zapamiętujemy, uczymy się na pamięć wersetów z moim synem. And the last verse that we were memorizing, it was we did kind of like a song and rap. A, i ostatni werset, jakiego się nauczyliśmy, to taką piosenkę, taki rap stworzyliśmy. Don't worry about anything. Nie martw się o nic nie martw się. Instead pray about everything. Ale zamiast tego módl się o wszystko.
Tell to God what you need. Powiedz Bogu, co potrzebujesz. And give thanks for all He has done. I oddawaj Mu, i może dziękuj Mu za wszystko, co zrobił. So then you will experience. A później doświadczysz. His peace, jego pokoju, jego pokoju. Will ward. Jego, przepraszam, jego wartość poznasz, swoją wartość. Will ward your heart. I w twoim sercu. Will ward your mind. I to będzie też twoim umyśle. Will ochronić nasze serce. Ochronić, przepraszam. Będzie to ochroniło twoje serce, będzie chroniło to twój umysł. As you live in Jesus Christ. Kiedy żyjesz w Jezusie Chrystusie. How many of you want to live a life of victorious? Jak wielu z was chce żyć zwycięskim życiem? It has to be from a word of God that is logos to a rhema in your life. Musi się tak stać, że to słowo przemieni się z logos w rhema w twoim życiu. From a word that is just written here for a word that is revealed to your spirit. Ze słowa, które jest tylko zapisane tutaj, do słowa, które zostanie ci objawione w duchu. Raise your hands. Wznieśmy nasze ręce. Holy Spirit, we need you. Duchu Święty, potrzebujemy Cię. We need your presence. Potrzebujemy Twojej obecności. We need to be firm. Potrzebujemy stać solidnie. And we know that without you it's impossible. A wiemy, że bez Ciebie jest to niemożliwe. Reveal us more who you are. Objaw nam więcej siebie, kim jesteś. Because if we know you, bo jeżeli poznamy Ciebie, we know your promises, poznamy Twoje obietnice, we can stand firm in you. Będziemy mocno stali w Tobie. Forgive us because many times we doubt. Przebacz nam, bo wiele razy wątpimy. Because many times we don't believe it. Bo wiele razy nie wierzymy w to. Forgive us for our lack of understanding of your word, for our neglect, our spiritual life. Przepraszamy Cię za nasz brak zrozumienia, za to, że nie zajmujemy się tak bardzo naszym duchowym życiem. We want to live firm of you, in you. My chcemy żyć mocno w Tobie. You gave us already the victory. Ty już dałeś nam zwycięstwo. Raise your hands and say, you gave me the victory. Wznieś ręce i powiedz, dałeś mi zwycięstwo. You gave me the victory. 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 Dałeś mi zwycięstwo. Help me to live in your victory. Pomóż mi żyć w twoim zwycięstwie. I surrender everything to you. Wszystko poddaję tobie. Change my mind. Zmień mój umysł. Change my mind. Przemień mój umysł. Change my mind. Przemień mój umysł. Transform me. Przemień mnie. I want to be aware. Chcę być świadomy. What you did for me in the cross. Tego, co zrobiłeś dla mnie na krzyżu. And walk in your freedom. I chcę chodzić w twojej wolności. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Amen.